Cześć, zapraszam Was na dwuodcinkową podróż po Dolnym Śląsku. Zebrałem tak dużo materiałów, że postanowiłem je podzielić. Zaczynamy w takim razie. Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Ruszyliśmy dzisiaj w Karkonosze. Niestety nie do końca wypalił pierwotny plan, a mianowicie taki, że dojedziemy na Przełęcz Okraj z polskiej strony. Niestety, jak się okazało, po polskiej stronie ostatni odcinek drogi, ostatnie 5 km jest w remoncie. Nie da rady dojechać, także musieliśmy ruszyć objazdem przez stronę czeską. Na szczęście kilka dni temu granice zostały otwarte dla ruchu turystycznego do 24 godzin bez żadnych ograniczeń. No i dzięki temu jedziemy właśnie czeską stroną dookoła. No i mogliśmy przynajmniej zatrzymać się. Po drodze się okazało, że jest nieco kawy oraz coś słodkiego. Także mała krótka przerwa, no i śmigamy dalej. Jesteśmy w Małej Upie na Przełęczy Okraj, no i zaraz ruszamy szlakiem najpewniej niebieskim właśnie na Skalny Stół. Udało się dojechać, ale przynajmniej muszę Wam powiedzieć, że mimo tego, że wycieczka nam się wydłużyła, miło było wrócić na czeską stronę, no i wjechać od tej strony w Karkonosze, gdyż prezentują się naprawdę bardzo ładnie, no i mniej więcej wiosna wczesna, tak miesiąc do tyłu jak na Nizinach. Rozpoczynamy naszą wyprawę z Przełęczy Okraj. Najpierw zielonym szlakiem, następnie żółtym szlakiem na Przełęczy na Skalny Stół. Jak będziemy wracać, zobaczymy, czy tą samą trasą, albo ewentualnie czerwonym szlakiem przez Czechy, ponieważ też można tak obejść. Niebieski szlak jest na razie zamknięty. Stanowiska Cieczewi, dokładnie rzecz biorąc, są jeszcze pod obecnej chwili zamknięte z tego względu, że jest okres rozrodczy, godowy, jak to się dokładnie nazywa, nie pamiętam. Generalnie szlakiem dookoła, nieco dłuższy, ale podobno łagodniejszy. Podobno, czy na pewno, zobaczymy. Zapomnicie kupić biletu do Karkonoskiego Parku Narodowego albo po prostu nie znajdziecie nigdzie budki, na której można uiścić opłatę. Bardzo fajna sprawa rozwiązana została na szlaku. Jak widzicie, są za mną takie tablice, na których widnieje albo strona www, albo kod QR do zeskanowania i bezpośrednio większość Waszych smartfonów na pewno ma funkcję skanowania kodu QR, także wystarczy, że przyłożycie aparat i Was odeślę od razu do tej strony www. No i tam możecie uiścić opłatę za pomocą przelewu online. Bardzo fajna, dobra sprawa. Naprawdę rozwiązane przepięknie moim zdaniem. Bilet wstępu na jeden dzień do Karkonoskiego Parku 8 zł dla osoby dorosłej bez żadnych ulg. Także wydaje się, że opłata żadna, a przynajmniej dzięki temu, jak to jest napisane, wspieramy utrzymanie parku, no i goprowców w tym miejscu również. Dotarliśmy właśnie z zielonego szlaku do żółtego, gdzie one się łączą. Łączą się w dawnej miejscowości Budniki. Słówko jeszcze najpierw o samym szlaku. Jeżeli jesteście fanami ostrych podejść, ale raczej krótszych, to powinniście wybrać szlak niebieski, do którego ja myślałem, że też pójdziemy, ale jest zamknięte, jak wspomniałem na razie. Jeżeli natomiast lubicie podejścia dłuższe, bardziej różnorodne, gdzie schodzi się w dół, ale potem również mocno pod górę, no to faktycznie szlak zielony, a następnie żółty byłby dla Was odpowiedni. My szliśmy właśnie zielonym szlakiem i trzeba przyznać, że naprawdę długo, długo schodziliśmy w dół, także mocno zlecieliśmy na dół, na wysokość mniej więcej 900 metrów, ale musimy jeszcze odbić wyżej.
wyżej. Na 1250 metrów, także trochę podejścia jeszcze będziemy mieli, no. Ale myślę, że teraz żółczu szlak jest krótszy właśnie, będzie mocniejszy nieco, ale dzięki temu przynajmniej myślę, że droga już przebiegnie całkiem, mam nadzieję, sprawnie. Natomiast jeżeli chodzi o samą miejscowość Budniki, w której jesteśmy, dawna miejscowość Budniki, była to górska miejscowość, która jakby została założona przez osadników z Kowar w czasie wojny 30-letni, którzy uciekali z tamtych rejonów przed zarazami, a także przed wojną, szukali schronienia w górach. No i właśnie znaleźli tutaj sobie miejsce do życia. No i miejscowość, można powiedzieć, że przetrwała kilkaset lat, ale mniej więcej około 1950 roku ludzie się stąd wyprowadzili, ponieważ zostały wszczęte poszukiwania uranu. No i wiadomo, dużo, dużo jakby raz hałasu, zanieczyszczeń, ale też program tajemniczy, więc było trzeba stąd uciekać. I co jest ciekawe, do miejscowości Budniki przez 113 dni w roku nie dociera słońce. Jest to w miejscowości, no w tym miejscu, w górskiej osadzie Budniki nie dociera słońce z tego względu, że jest to bardzo specyficzne położenie gór, które tworzą po prostu taką osłonę z tej strony. I ostatni raz była nawet kiedyś obchodzona taka tutaj jakby uroczystość pożegnania słońca 26 listopada i witano je ponownie 16 marca, kiedy znów słońce wznosiło się ponad góry otaczające właśnie dawną miejscowość Budniki. Także naprawdę ciekawa historia, chociaż bardzo smutna, jeżeli przez 113 dni w roku, a biorąc pod uwagę, że przez pozostałe dni w roku prawdopodobnie też nie zawsze było słońce, bo były chmury czy deszcz, to naprawdę mało było tutaj słońca. Szlak był wymagający, zwłaszcza po tak mocnym zejściu swojej już czuły nogi, a tymczasem podejście nie okazało się lekkie. Całe szczęście sprawę ratowały widoki, które z każdą chwilą stawały się coraz piękniejsze. Po wyjściu z Inskiego Lasu i wypłaszczeniu naszym oczom ukazał się cudowny widok na Karkonosze i królową tego pasma, czyli Śnieżkę. Towarzyszył nam orzeźwiający wiatr, szum lasu i głośne bąbelki, które na szczęście po chwili oddaliły się z rodzicami, zostawiając nas samych z górami. Podoba Ci się materiał? Możesz wesprzeć moje podróże w serwisie Patronite i zostać patronem kanału i zyskać dostęp do benefitów. Link w opisie filmu. Stołu idziemy kawałek niebieskim szlakiem, który jest otwarty fragment. Następnie dochodzimy do czerwonego szlaku, który znajduje się po czeskiej stronie i czerwonym szlakiem lecimy ponownie na przełęcz okraj do samochodu, gdzie parkujemy. Mamy nadzieję jeszcze zdążyć do piwowara Tautenberg, który się tam znajduje, także się spieszymy, bo zamykają chyba o 17. Według map Google'a mam nadzieję, że jednak nieco później i dostaniemy i coś do jedzenia, i coś do picia. Bardzo tego potrzebujemy. Bardzo szczęśliwi, bardzo zmęczeni i bardzo głodni dotarliśmy do piwowara Tautenberg, który jeszcze jest otwarty. No i na początek wychało piwko.
co prawda piwko zamówiła tradycyjnie żona, ja chyba coś na wynos sobie dziabnę. Ale jest pyszniutkie, czeski pilc słodowy, pyszna goryczka chmielowa. Naprawdę dobry, ale ja za to mam, to jest coś wspaniałego, czyli kofola. Piwowar Tautenberg swoją drogą był polecony tutaj przez jednego mojego widza, także serdeczne dzięki za to info. Jest on położony, piwowar, dosłownie od granicy, może z 300-400 metrów. Wystarczy także przekroczyć właśnie przełęcz. No i zaraz znajdujemy się po czeskiej stronie, gdzie możemy spróbować pysznego, naprawdę bardzo dobrego piwa. I zaraz czekamy na jedzenie. Po tym, jak jeszcze w Czechach zrobiliśmy małe zakupy, zaopatrzyliśmy się w kofole, o piwo i jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy, to przyjechaliśmy na złoty widok w Szklarskiej Porębie. Na końcu ulicy Matejki jest wybudowany punkt właśnie widokowy. Trzeba pójść lasem i zaraz zobaczymy, jak się prezentuje. Złoty widok w Szklarskiej Porębie został odnowiony i oddany do użytku wiosną zeszłego roku. Od tamtego czasu pojawiła się mała infrastruktura, która pozwala także należąco patrzeć na pobliskie szczyty. Nic tylko leżeć, podziwiać i chłonąć widoki. I rozpoczynamy dzień czwarty, nasz dzień ostatni naszej wyprawy do Kotliny Jeleniogórskiej i okolic. No i jako, że będziemy poruszać się delikatnie na wschód, w stronę Gursowich i przez Wałbrzych, Wrocław, będziemy wracać do Poznania. Tak więc zaczynamy naszą dzisiejszą podróż od przyjechania do miasta Kowary, których ostatni raz, myślę, że byłem dobrych kilkanaście lat temu na wycieczce, jak nawet niedawniej, także z chęcią zobaczę, jak przez ten czas się zmieniło. No i w takim razie zapraszam na spacer. O samej historii miasta poczytajcie może w internecie, a ja krótko powiem wam o moich odczuciach. Nasz spacer nie był długi, na pewno warto odwiedzenia są kowarskie sztolnie, ale samo centrum miasta wraz z głównym deptakiem ma ogromny potencjał. Jednak obecnie dominuje chaos architektoniczny, wydaje się, że niewiele trzeba, by miasto naprawdę dużo zyskało. Pomogłoby tutaj choćby mniej kostki i betonu, a więcej zieleni, mniej pstrokatych szyldów, no i więcej ładu z kolorami. Byliście może w Kowarach? Macie podobne odczucia? W kameralnych Kowarach wpadliśmy jeszcze do bardziej kameralnego Chełma Śląskiego i w Kowarach już wszyscy sprawiali wrażenie, że siebie znają i tutaj myślę, że będzie podobne wrażenie. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć słynne domy tkaczy.
właśnie w Chełmie Śląskim. Zaraz idziemy zobaczyć przy okazji rynek i potem kamieniczki mieszczańskie. Chełmno Śląskie oddalone są od Lubawki o zaledwie 6 km, a można mieć wrażenie, że przeniosło się w czasie. Położone w górach kamiennych od lat słynęło z tkactwa i charakterystycznych domów założonych przez cystersów, do których należała także kiedyś m.in. Lubawka, a także ponad 50 wsi i miejscowości. Do naszych czasów dotrwało zaledwie 12 domów tkaczy, symbolizujących 12 apostołów. Zabytkowej architektury było więcej, ale po wojnie ludność potrzebowała miejsca na przydomowe ogródki i niestety zdecydowano się na rozebranie kilku domostw. Co ciekawe, w kilku domach do tej pory mieszkają ludzie. Obok Chełmska w Krzeszowie znajduje się pocysterska bazylika, ale dla mnie osobiście jest ona zbyt ciężka architektonicznie, obwarowana biletami, przewodnikami, ochroniarzami. No nie czuć tutaj ducha, a tylko pieniądze. Zdecydowanie bardziej polecam Wam taras widokowy znajdujący się przy drodze z Chełmska Śląskiego do Łącznej. Taras położony jest tuż przy drodze, która graniczy z Czechami. Obok znajdują się jeszcze Czartowskie Skały oraz Głazy Krasnoludków. My już nie zdążyliśmy tam wjechać, ale Wam mocno polecam te miejsca. Na sam koniec przed powrotem wjechaliśmy jeszcze do Mieroszowa, by wspiąć się na wieżę widokową i po raz ostatni rozkoszować się panoramą pobliskich gór. Naszej wyprawy po Dolnym Śląsku w czerwcu tego roku. Na sam koniec przybyliśmy jeszcze pod wieżę widokową na górze parkowej w Mieroszowie, żeby zobaczyć, jak wygląda okolica właśnie z wysokości tej wieży. No trzeba przyznać, że wygląda to bardzo idyllicznie, gdyż naprawdę dużo, ale to bardzo dużo zielonych łąk, pastwisk, pól rzepaków oddali. Prezentuje się to naprawdę elegancko. Mam nadzieję, że cały materiał z wyprawy Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i polecajcie innym. Do zobaczenia. Hej!